Dzisiaj po raz kolejny cofniemy się do rozdziału pierwszego i zagramy na nowej, lepszej mapie z sezonu pierwszego, gdzie na mapę może już wejść 100 osób i są dostępne wszystkie bronie z sezonu pierwszego. Ostatnio graliśmy mapę OG Atlas Battle Royale, a dzisiaj zagramy Reboot Battle Royale, czyli mapę konkurencyjnej ekipy. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka z rozdziału pierwszego, tutaj macie przypięty film w karcie, nadrabiajcie i dzisiaj to się okaże, która z tych map jest lepsza. Dodatkowo postanowiłem, że dzisiaj rozdam 50 zł PSC. Każdy, kto ma aktywny kod Farel w sklepie, subskrybuje kanał i zostawi łapeczkę w górę, no to jeszcze niech napisze w komentarzu kocham OG Fortnite, a w następnym odcinku ogłoszę wyniki konkursu, kto zgarnia 50 zł PST. Okej, moi drodzy, lecimy battle busem, ale halo, nie ma dźwięku, o co chodzi? Można wyskoczyć? Rozłóż lotnie, spacja, 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 spacja. O, dobra, udało się wyskoczyć, więc lecimy od razu na tą miejscówkę. Czy jest ta miejscówka na mapie? Nie ma tej miejscówki na mapie, ponieważ miejscówki nie są oznaczone. No dobra, ale polecimy sobie na stodołę i widzimy też jednego oponenta, który też tutaj leci. Powinniśmy sobie dać radę bez problemu. Mam tutaj pierwszy item. Pompa jest i o to chodzi. Tak, jest jeszcze tutaj jest skrzynia. Dawaj, 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 dawaj. Otwieramy skrzyneczkę. Kewiki, 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 please. Jest i szlurpik i emeczka. To jest idealny lucik, ale jeszcze co? Bardzo ciężko się tutaj itemy podnosiły. Jakoś tak mają opóźnienie? Jakieś dziwne. Dobra, mam nadzieję, że wraz z nową aktualizacją Fortnite'a te wszystkie bugi, które tutaj się pojawiają, zostaną zmienione. Weźmy sobie pompę. A, ja muszę mieć mac. Zapominam, że to nie jest tryb bez budowania, tylko z budowaniem, więc tutaj trzeba mieć dużo maców. Tutaj jest skrzynka u góry, bo zawsze była skrzynia u góry. Pamiętajcie, że w tych nowych trybach, żeby skrzynki otwierać, a nie rozwalać, bo jak rozwalicie skrzynkę, to lód nie wypada. I to jest największy przypał z tego wszystkiego. Okej, boogie bomba biorę. MK, boogie bomba, PM. Powiem wam tak, lepiej trafić nie mogłem. Tylko teraz trochę więcej macu. Mamy chłopa jakiegoś. Jakiś borowik, okej. Pakowany do lobby. Dobra, chciał mnie lepiej walnąć, uciekam! Woo! Okej, udało się uciec, na szczęście. Potrzebuję więcej ammo. Naprawdę to jest amunicją, jest bardzo ciężko. Dobra, chłop miał kewy. Coś pięknego, o to chodzi. Podnosi się tutaj ludzik? Podnosi. Nice. O, chłop mi wali snajperkę. Dobra. Dobra, porobione zawodowo na boogie bombę. Chłop tutaj miał jakieś lepy. Tak, są telepiki, więc telepiki odra... O kurde, o kurde, o kurde, wariacik. Który to wali tak do mnie? Woo! I skąd ty do mnie walisz? Przeładowane, przeładowane, dobra. LOL, się rozsypał, jaką plombę piękną dostał. Nice. Dobra, podnoszę to wszystko. Granatnik, o tak, o tym marzyłem, o tym myślałem. I cofamy się teraz do pierwszego sezonu. Coś pięknego. Potrzebujemy kolejnego oponenta do wyjaśnienia, nie? Czy mi się wydaje, czy ktoś wali z granatnika gdzieś daleko? Tak, tak, tak. Ktoś tam się pruje do kogoś. Mamy jednego kiewika tylko. Trochę słabo. Ja bym kogoś chętnie porobił z granatnika. Naprawdę. Granatnik był mocną bronią. Aha, zapominam ciągle o matcach. Więc coś trzeba przyfarmić. Bo będzie klops. On nie wierzę. Jezu, ja naprawdę się czuję jak w pierwszym sezonie. Co to był za wariat? Nie mam pytań. Mega fajny tryb, polecam każdemu. Zabawcie się, bo tutaj naprawdę ludzie, niektórzy to mi się wydaje, że oni się wczuli naprawdę, że grają w pierwszym sezonie. Nie budują się, nie pocą gierek. Fajnie, fajnie. Mega, że taki tryb powstał. Można zacząć swoją przygodę z Fortnite od nowa, serio. O kurcze, tutaj na dół nie pamiętam tego wejścia. Ja powiem wam tak, ja tutaj nigdy nie chodziłem chyba. Ale i tak fajnie to wygląda. Dobra, dawaj do góry, chłopie. Hop, hopsa, mamy to. Okej, mamy chłopa. Który nie potrafi budować, z tego co widzę. Dobra. Wjazd na chatę, ładny. Miał fajne rakietki, więc to mi się... Złoty Scarrington, tak jest! Tego mi tylko brakowało w tym meczu. Naprawdę. Ile miał potek? 6 małych potek! Giga chat. Powiem wam tak, na tej mapie, z tego co mi się wydaje, to chyba nie zmniejsza się strefa. Więc chciałbym, żeby to naprawili. Bo bez strefy to jest... Totalny przypał przecież. Jak ja mam się znaleźć z kolejnymi 11 chłopami, niech strefa się nie zawęża. Ciekawostka.
Moi kochani, nostalgia jest naprawdę mocna grając ten tryb. Ja pierdziu. Ja grając w 2017 roku Fortnite nie wiedziałem, że ta gra w jakiś sposób sprawi, że będę rozpoznawalny na YouTube, rozumiecie? To jest porąbana akcja, że ja wtedy zagrałem to for fun i totalnie lamiłem. Okej. Oko burzy zmniejsza się. 3 minuty. No jestem mega ciekawy, czy faktycznie ono się zmniejszy. Jestem też ciekawy, czy ktoś tutaj jest w tym domku. To był mój ulubiony domek. Tutaj wygrałem kilka gierek, grając składy z widzami. To wtedy ze mną grał te składy, to pamięta, ten wie. Jak się streamowało i się grało składziki. I się tutaj kampiło ze snajpereczką. Tak jest. Coś pięknego. W ogóle patrzcie, jaka strzelba. Strzelba duch. XD. To nie są strzały z tilted. To są strzały gdzieś tam zza górki. Gdzie oni się tak klepią? Biegnę przez całą mapę i dalej nie widzę tych strzałów. Dobra, tutaj jest ta klepa. Po cichu. Granatniczek. Okej. Gdzie oni są? O, ho, 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 ho. Spadł, zabił się, żyje. Wow, 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 super, jeszcze dostałem jakąś snajpę od kogoś z daleka. To mi się nie podoba. Aha, on wali gdzieś stamtąd. Szkoda, że na tej mapie nie ma trapów. Okej, okay, strefka się zamyka, więc na nas niestety czas. Leci do strefy. Prawie go trafiłem. Kurde! On tam ma totalnego loła. Leżysz! Wariacik! To ten snajper, moi drodzy. Panie. Ładny strzał, ładny strzał. Poczekał. Ale nie. No, ze mną te numery, stary. Nie ma szans, żebyś mi tutaj wjechał ze skarem. Potrzebowałbym ammo troszeczkę do granatnika i jakieś leczonko. I byśmy mogli z nimi wojować. W tej chatce jest szansa, że coś zostało, ale wątpię w to. Rozejrzyjmy się. Co my tu mamy? Famasik tylko, tak? Okej. Okay. Legendarny Deagle, ale nie mogę go podnieść. Bo jest duchem. Wow. Ten strzał był mocny, naprawdę go poczułem. Teraz to ja muszę naprawdę się zacząć martwić o swoją skórę. Dobra. Są kewy. Przechylamy. Raz. Dwa. Chociaż tyle dobrego. Musimy ogarnąć jakieś leczenie. Bo mnie teraz nawet strefa wyjaśnia od razu od buta. Więc total przypał. Ślurp! Ślurpik! Ty jedyny mnie rozumiesz w tym życiu nędznym. Fortnite'owym. Tak jest. Dobra. Jeszcze szybko jakieś matce. Mamy też boogie bomby. Weźmiemy je. Nie! Nie o to chodziło. Miał być kill off. I po boogie bombie. Weźmy granaty zamiast granatnika. Gdzieś tu jest skrzynka. Chyba strefa idzie, co mi się wydaje. Tak, jest skrzynia. Dawaj leczenie. Jeszcze jakieś. Mamy jednego kawalko. No i dobra. Mamy już 4. Dzięki. Moi drodzy, strefa się zamyka. I bije srogo po plecach. I coś mi się wydaje, że nie wiem, gdzie ten chłop jest, naprawdę. Nie wiem, gdzie ten chłop jest! Padam od strefy, rozumiecie? On był niewidzialny? Zobaczcie, co się dzieje. Chłop był pod mapą i coś trollował. On mnie strollował, ponieważ wszedł pod mapę. On nie jest w piwnicy, on jest pod mapą i ginie. Uważam, żebym wygrał ten mecz, gdyby chłop nie wszedł pod mapę. Jeżeli też tak uważacie, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu to niezłe triki Weroniki. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, hej!